Stawać się. Sztuka aktorska to proces stawania się człowiekiem. To stawanie się jest wolne, jak bycie dziecka, które nie jest obarczone żadną negacją. Które jest wolne, bowiem nie zapytuje się, czy to, co robi, jest słuszne. Umysł dziecka jest wolny. Co więcej, jest niezbadany. Jakże z zadziwieniem i niepojęciem obserwujemy dziecko, które co więcej nie oczekuje akceptacji, dzieje się to podświadomie. Nie istnieje widz, ktokolwiek. Jest to jak gdyby coś pobocznego. W aktorstwie winna istnieć pewna zabawczość dziecka. Aktorstwo to psychologiczne dziecko. Z dojrzałością dorosłego. Ciągła prawda o sobie samym. Ważne. Chęć akceptacji osłabia człowieka. Dlaczego? Bowiem nie istnieje takie podobanie się komuś, które może wymyślić człowiek, działanie, które to zapewni. Człowiek wówczas oddala się od siebie samego, myśli kategorią przedziwnej funkcji, funkcji błędu istnienia wręcz. Jeśli ją odrzuci, stanie przed sobą samym, z tym, kim jest i jaki jest. Tu pojawia się płaszczyzna, by był, na przykład, płaczący naprawdę, płaczący, lecz tu musi to uzyskiwać powielokrotnie więcej niż w życiu. Stając się zawodowo człowiekiem, otwiera to furtki bycia sobą wtedy, kiedy trzeba i w sposób temu potrzebny. Ta trwająca podróż, świadomość tego jest niewyczerpana. Zatem poznaje swój ból. Ciągle na nowo, ciągle od nowa. Musi być, stawać się przez to prawdziwie człowiekiem. W tym wymyślonym przez siebie samego nieprawdziwym świecie. Pewien paradoks. Jest obserwowany. Idę ulicą i myślę, czuję. Jestem podobnie obserwowany. Wolność i skrępowanie, jak gdyby niesłuchana podróż. Psychologicznemu dziecku z dojrzałością dorosłego człowieka, czy też kroczącemu ku dojrzałości człowiekowi, można jeszcze zadać pytanie, czy pozostaje w tym mądry, czy jest mądry, czy postępuje głupio, będący poza mądrością. To pytanie w imię czego jestem aktorem, w imię czego i przez co wreszcie jestem człowiekiem. Będąc aktorem jedynie wpadamy do ogromu znaczenia słowa człowiek. Dobrze zejść z piedestału, konieczności bycia jakimkolwiek, a bycia poza wszystkim, by być człowiekiem.